Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmina. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, tak na dobrą sprawę, był to króciutki odcinek. Jedyne co zrobiliśmy to polowanie na kikimory. Tak jest, polowanie na kikimory, czyli było to zadanie poboczne, a teraz... Drodzy, lecimy dalej, sprawdźmy kolejne zadania, które tym razem będziemy mogli wykonać. Nie wiem, czy będzie to zadanie poboczne, czy jakieś już bardziej fabularne. Sprawdźmy to wspólnie, a teraz moi drodzy, serdecznie zapraszam. Nie, witam, mogę czymś... Piękny lot. To prawda. Ale... Odwiedzają ci jacyś... Jesteś ciekawski, a to paskudna przywara. Wiedziałem, że się... Cały zamieniam się w słuch. Od pewnego czasu odwiedzają mnie podejrzane typki. Wojsko ich ignoruje, a oni czują się pewnie jak u siebie w domu. Aha. Zgaduję, że widziałeś u nich symbole ze znakiem salamandry. Zaiste. Widzę, że ich znasz. Słyszysz, o czym mówią? Mówią cicho, widać mają wiele sekretów. Słyszałem co nieco, ale większość to błahostki. Na pewno mówili coś interesującego. Słyszałem, jak ustalali hasło otwierające drogę do jakiegoś podziemnego kompleksu. Wydaje mi się, że nazywali go manufakturą. Jak brzmiało to hasło? Jeden z typków powiedział... Cierń. Dzięki za informację. Bywaj. No proszę. Przed wojną z Nilfgaardem. Wygląda lepsze. Na to, moi drodzy, że dzięki rozmowie z karczmarzem znamy przejście do... Znaczy przejście, znamy hasło do jakiegoś wejścia salamandry, do jakiejś kryjówki. Jest spoko. Ale jak widzicie, pod bokiem mamy tutaj Talara, tak więc z nim myślę, że warto porozmawiać. Znowu się spotykamy, Wiedźminie. Owszem. Nie podziękowałem jeszcze za uratowanie tyłka. Nadal nie jestem pewien, czy narażanie się Devetowi było słusznym posunięciem. Ale rzeczywiście, o ile leży ci na sercu dobro Temerii. Co masz na myśli? Coś wisi w powietrzu. Mów jaśniej. To proste. Wyjeżdżając, król zostawił dla mnie list. Powierzył mi pieczę nad Wyzimą. Spójrz. Wygląda na autentyczny. Powierzam ci pod swoją nieobecność? Tak. Wiem, że umiesz czytać. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż prócz pieczęci masz tu królewski podpis. To prawda. Na pozostałych edyktach nie było podpisu króla. Pieczęć łatwo ukraść. Podpisu już tak prosto nie podrobisz. A więc królewskie edykty to fałszywki? Otóż to. Do protestu zagrożona. Cóż, chętnie zajmę się wreszcie własnymi sprawami. O! Jakieś... Czyli możemy z nim jeszcze porozmawiać? Dobra, zobacz. W zasadzie tak. Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystywania stanowiska dla celów prywatnych. Jaki kodeks? Nie twoja sprawa, Wiedźminie. Zostań tam, gdzie jest... Cholera. Dobra, wejdźmy, zobaczmy tą drugą opcję. Jakieś problemy? Dziękuję, wszyscy zdrowi. Cieszę się. Szczerze? A czy to ważne, Wiedźminie? No i dobra. Skoro tak, to... Wybacz, nynie zajęty jestem. Karczmarzu, a czy pani mogę się przespać? Usiądź sobie. O, mogę. Chcę odpocząć. Dobra. Masz wolny... Tak. Jak dla ciebie 5 orenów. No i gitara, dziękuję. I wolny pokój. Nie ma to jak wolny pokój i dywanik pod oknem. Dobra, tu zrobimy to, ale... Tu podobno... Podobno mamy coś do rozdania. No i trochę tego jest. Tak więc... Z tą inteligencją to mnie... Aha, umożliwia produkcję petard.
Dobra, wiecie co? Ja się bardzo cieszę, ale tak, to musimy jeszcze... To bez dyskusji. Więcej potworów niż ludzi, chyba. Pewności nie wiem. Dobra, zrobimy tak. Trzy i stalowy silny też. Jest git. A teraz sprawdźmy, gdzie jeszcze możemy rozdać brązy. Jeszcze mamy trzy brązy do rozdania. Tu jeszcze są przy sile. Dobra. No i dobra, i to by było na tyle. Tak więc dziękuję bardzo. I lećmy dalej, lećmy dalej. Dobra. W środku dnia mamy jaskra. W tym oto barze. Powiedz mi coś więcej. Nie pamiętasz? To lutnia, którą dostał... A, już rozmawialiśmy o tym. Dobra, dobra, dobra. Pamiętam. Świetnie. Wiesz... Dobra. Do zobaczenia. Dobra, moi drodzy. Tak więc zanim gdziekolwiek wyruszymy, trzeba sobie zaznaczyć, gdzie mamy w ogóle wyruszać. Przydałoby się zrobić to zlecenie na króliszki, ale nie wiem, gdzie są króliszki. Zlecenie na echinopsy też nie wiem, gdzie są. Obwodnik wyznaczył nagrodę. Łączę. Trudno. Trzy flakony soku za szpik trzech alguli. Pierdziele, no jest tutaj tak wiele. Wiecie co? Nie, dobra, Kolmana i tak nie sprzedamy. Mam przeprowadzić śledztwo w zimie klasztornej, powinienem porozmawiać z Siemką. No to dobra, no. O, no to tym się teraz zajmiemy. W takim bądź razie. Skoro tak to wygląda, dobra, szybko tędy, żeby nie biec naokoło. Ty idź w cholerę, sprzedałeś mi drogi miecz, a mogłem go za chwilę dostać za darmo. Co za rekruci? No, także, dobra, lecimy, kto tu jest? Wielki łowczy Kurewski? Nie, to szlachcic jest. Dobra, nie, nie będziemy gadać z łowczym, bo... I tak to od niego teraz nic nie dostaniemy. Idziemy do Siemki, zobaczymy, co Siemko ma do zaoferowania. Podejrzewam, że nic. Chociaż... Kurde, nie wiem, czy mam trochę fistechu, bo jak dam mu trochę fistechu, to mu się język rozwiązuje. To może być to. Tak, zdecydowanie to może być to. Tak więc zobaczymy. Ćwiczcie, ćwiczcie. Siemko, chodź tu. Znów ty? Sprawa jest. Jaka? On ma koronawirusa. Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy.
Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami Salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że Salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Dobra. Mamy dojść się do slumsów i wyciągnąć z Angusa. Coś wyciągniemy. Dla tego ogrodnika nie mam niestety chyba tych kłączy, nie? Zobacz, jak pięknie rosnie. Cudownie. Przychodzę. Wyglądasz mi na wojownika. Zrobię. Na dowód przynieś. Dobra, czyli nie. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Angus, dzień dobry. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Kalkstein. Ten stary grzyb ma za długi język. Dobra. Ile chcesz kupić? 100 gran. Nie mam tyle przy sobie, ale za 1500 orenów dam ci kontakt i list polecający do ludzi, którzy mają dużą ilość. Decyzja należy do ciebie. Zgoda. Bierz kasę. Dobrze się robi z tobą interesy. Weź list. No i dobra. Muszę zbierać tam list. To co można znaleźć w kanałach. No spoko. Skoro tak to wygląda, proszę, proszę. No to idziemy chyba, skoro do kanałów mam iść. Dostałem list polecający. Tylko niestety, ale te misje są drogie. No ale trudno. Widocznie tak miało być. No i dobra, no to idziemy do kanałów. Szczerze mówiąc, nie chciałem tam wracać, no ale... Ale skoro już tak wyszło, to nic nie poradzę. To jest schowaj broń. A dobra, spoko. Chodź tu, dziadu. Następny. Jeszcze ktoś? Nie, no to dobrze. Wy naprawdę musicie zawsze wpuścić po drodze. Nie dadzą przejść spokojnie. Tu jakaś beczka, w beczce osełka. W ogóle ja mam sporo tych osełek. Ja może sobie miecz oszlifuję. Tutaj pod tym to się przyda. Proszę bardzo, nie mówiłem.
I co ja mam sobie zrobić tędy? Ty, tam jest jakiś ziomek. Widzę ziomka. Czy ja mogę tu coś... Nie mogę. Dziękuję. Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem? Dobrze. Dzień dobry. Ja bym z wami porozmawiał. Poszedł stąd! Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes. Jazda stąd! Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa, powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. Cierń. Tak jest. To jest to, o czym mówił... mówił nam... Karczmarz. Cierń. Pozdrów Angusa. Już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Właź, bo się rozmyślę i zamknę drzwi. Właź, bo się rozmyślę i zamknę... Proszę, proszę. Nie no, super, super, że się udało. Jednak czasami dobrze jest porozmawiać z karczmarzem. Znasz hasło. No dobra, właśnie, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? 0,5 kilo. Dobra, pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od miesiąca. Pierdziel. To w worku? Co jest w worku? Czarny proszek jest w worku. Proszę, ale jaka krypta. Zabójców pełno. W ogóle zobaczmy. Kryjówka z salamandry. My tutaj nie mamy żadnych... Dobra. Najpierw popatrzmy. W prawo? Nie. W lewo. Tak, dobrze idę, dobrze idę. Skrzynia, skrzynia, zabójca, proszę. Dobra, tu trzeba... Trzeba zdecydowanie przegrzebać to i owo. Bo w tej grze jakoś nikt nie ma problemu z kradzieżą, tak więc szmata mi jakaś niepotrzebna. Kurde, trzeba było zostawić jakieś rzeczy w tej skrzyni. Nie mam miejsca na żołnierski bimber, jak to? Boże, ile ja tu mam kosztowności? Przydałoby się coś z nimi zrobić, ale... Ale co? Dobra. Podejrzewam, że to się i tak za chwilę przyda, bo... Może tak być, że będziemy... trochę łbów ciachać. Zdziwiłbym się, gdybyśmy tak weszli i wyszli niepostrzeżenie i tak o, przeszedł sobie, porozglądał się i wyszedł. Tak trochę nie do końca, powiedziałbym. Dobra, w kryptach jest średnio ciemno. Ja myślę, że kotka byśmy się napili. Będzie lepiej. Pierdziele, tu są wszędzie jakieś przejścia. Trzeba to wszystko dokładnie spenetrować. O, tu jest jakaś skrzynia. To wszystko. Dobra, tu jest zasypane. Możemy już zobaczyć. Proszę, tutaj jakaś sala treningowa. Dobra, ja z wami się nie bawię teraz. Innym razem się pobawimy. No, no, no.
Zabójco, 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 zabójco. Proszę, tu jest coś do jedzonka. Jakie łoże, tu chyba szef mieszka. Jak jest na miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jakaś skrzynia. Zachować czujność. Precz, to pokój szefa. Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać. Aha, spoko. Czyli nie zajrzę do tej skrzyni. A przynajmniej nie w tym momencie. Czekajcie. Tu jest przejście. Czyli krótko mówiąc, my znamy tą kryptę całą. Dobra, tu są chemicy. Do nich mam podejść na samym końcu. Czy notabene, zobaczmy. A tu jest jeszcze jakieś skrzynie, szafki. To umyj, jak cię swędzą. Oho, proszę, temerski miecz, tutaj toporek i co? Temerski cep bojowy, ale ja nie potrzebuję takich rzeczy. Siekiery też nie. No powiem wam szczerze, że zastanawiam się, jak tu się do tego wszystkiego zabrać, bo tu już... W sumie wszędzie byliśmy, tylko u tych chemików jeszcze nie byłem. Zachować czujność. Dobra. Naczelny chemik. Co kto? Ja nie śpię, pracuję naprawdę. Spokojnie, nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam, znowu będą mnie bić. Dłużej tego nie zniosę. Oho. Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. Może się przyda. Filtr Petriego. Dobra, coś muszę... O, dobra, zjem to sobie. Teraz mogę zobaczyć. Okej. Nie mam nic więcej, daj mi spać. Teraz dolać rozpuszczalnik? Wiem, okay. Jesteśmy oprawieni. Nie mam nic więcej, daj mi spać. No dobra. Nie wiem, czy mam iść porozmawiać z tym łotrem, który był na samym początku. Czy mam iść tą skrzynię, wziąć szefa i zrobić rozróbę. Jedno z dwóch na pewno. Nudno. Nie kręć się tutaj. A gdzie mam się kręcić? No dobra, no to czyli chyba... Chyba tylko tyle, no bo nigdzie więcej żadnych rzeczy, żadnych dokumentów nie ma. No ja mam właśnie jakieś tego typu rzeczy poszukać. No trudno, trzeba zrobić rozpierdziel. Wcale nie wiem, czy dobrze zrobiłem tym, że nie podpieprzyłem tego krasnoluda, no ale trudno. Nic tu już więcej nie wymyślę. Precz, to pokój szefa! Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać! Przestań pieprzyć. Dobra, klucz do kanału pod dzielnicą. Oho! No i właśnie, tak jak mówiłem, wszyscy na mnie, tak? Oj, chyba komuś głowa spadła. Tu jest więcej. Aha.
Aha! No i co? Czy teraz wszystkie księżniczki Salamandry będą chciały mnie zabić? Czy nie? O, on miał jaskółkę. A skąd on miał jaskółkę? Eliksir z oka przerazy. O, czemu ja go jeszcze nie wypiłem? Dawaj. I jaskółkę bierzemy. Żołnierski bimber też się przyda. Ale na temerską żytnię już nie mamy miejsca. Dobra, wiecie co? Tu się ich narobiło sporo w jednym miejscu. No i co? I tutaj była tylko ta jedna skrzynia, nic więcej. Warto było za to ginąć? Nie wiem. Zobaczmy tutaj, bo tu jeszcze coś... List do kogoś tam. Nie wiem, lista podejrzanych. List polecający, proszę bardzo. Dobra, no nic. O, no cześć. A co wy tu robicie? Już mieliście być grzecznie w domu. No, dziękuję. Mamy to. I spójrzmy na mapę. Tak jest. Mamy teraz wyjść sobie. To skoro mamy sobie wyjść, no to wychodzimy. Czy teraz już chyba raczej wszyscy nas nie lubią. Oprócz chemików. Oni robią swoją robotę. Aha. Słyszałem wyciąganie mieczy. Proszę, są strażnicy miejscy. A co oni tu robią, to ja nie wiem. Dobra. Mała ewakuacja. Dlaczego? Dlatego, że przydałoby się napić puszczyku. Gul-gul. Thank you. I teraz grupowo. Ucieczka. A jak to? A jak to mnie zabili? Jak to? Ale jak to? Tak być nie może. Fucking shit. Znasz hasło. No dobra. Pół kilo. Dobra. Nie. Nie, no. Wiecie co? Dobra, no ja muszę powtórzyć tutaj wszystko, co zrobiłem. Dosłownie wszystko, co zrobiłem w tym oto kurwidołku. Chociaż wiecie co? Mam to gdzieś. Mam to totalnie gdzieś. Ze względu na to, że... Że i tak nic fajnego tam nie mieli. Przecież nie będę tutaj latał przez jedną flaszkę. Co kto? Spokojnie. Nie... Proszę, nie mów im, że... O, dobra. Jasne, że powiem. Co to za opieprzanie się w robocie? Nie, nie! Idź do diabła! Dobra, i co teraz? Aha,
tu jest komnata szefa, spoko. No i co mi to daje, ta komnata szefa? No tu jest tylko i wyłącznie ta skrzynia, nie? No właśnie. Precz, to pokój szefa! Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać! To mi się przyda, to mi się przyda, to biorę, to biorę. Wszystko inne mam gdzieś. Halo, 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 halo. Lubię tą muzyczkę. Gul, gul, samoobrona, thank you, mister. No to akcja. Trochę ich tu usłyszałem. Biegną, tak jest. Dobrze, że zdążę przynajmniej wziąć kasiory trochę. Dziękuję panom. Od razu jakoś mi raźniej. Co wy tu macie? Winko z Buchler. Kuraka nie chce. Ty masz tylko czarne proszki. A to są twoi koledzy, proszę. Dobra, lecimy dalej, bo tu jest ich dosyć sporo. Dobra, wymieńmy. Aj, no właśnie, o to chodziło. Żeby przeskoczyć, włączyć grupowy i jazda. Pokazać nic. Dobra, łyknijmy sobie coś jeszcze. Tak, ten eliksir z przerazy. To się przyda, ale później. Kota nie chce teraz. Mhm. Zamieć, zamieć, zamieć. Puszczyk. Może zróbmy tak. Dobra. Mamy z kolejnych trzech. Dobra, lecimy. Co się będziemy szczypać? Zadarłeś salamandra! Czy jest tu jeszcze ktoś żywy? Ty jesteś. Dobra, dziękuję. I co? A tu są same szczątki. No spoko. To mi pasuje. W takim bądź razie. No i co dalej? Jakiś pomysł być musi, nie?
świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Tak. Ech, Siemko, kto musi, ten musi. Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. No i proszę, mamy zadanie zakończone na chwilę obecną. Tak więc, moi drodzy, w tym oto momencie, znaczy może nie w tym, bo jeszcze wolałbym na przykład zamiast bawić się z utopcami, a jednak będę bawił się z utopcami, ale chyba nie. Ale to taka szybka akcja, powiedziałbym. Tu jest ciało, tu jest krata, w ogóle gdzie jestem? Tu jest wyjście, czyli ten. To, że mam tutaj trochę uchodźców, to jeszcze nic nie znaczy. Tak jest, i my sobie tutaj przejdziemy. Podejrzewam właśnie, że dopóki mamy kolegów ze sobą, to nie bardzo mogę wyjść. Dziękuję. I do widzenia. Tak więc, moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejne odcinki, kolejne strumyki. Odcinek kolejny powinien pojawić się już jutro. Taki mam plan. A co ze strumykami, niestety nie wiem, dlatego o strumykach będę informował na bieżąco. A teraz, moi drodzy, ja się z wami żegnam, tak więc jeżeli wam się podobało, łapkę w górę zostawcie, tak jest, i piszcie w komentarzach, co sądzicie. A teraz ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło, na razie, hej!